No i po raz 1669. Mówię dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Kamerę mam lekko przekrzywioną, teraz to zauważyłem, ale uwaga, muszę jeszcze wyłączyć, muszę podgląd. I już wszystko działa dobrze, jest dobrze. Dzień dobry, dzień dobry, jeszcze raz. Zaczynamy 1669 wydanie klubu 555. Jakoś tak często połykamy tę głoskę i mówimy 600, a powinno się mówić 600. Właśnie tego wymaga poprawna polszczyzna, na której mam no, trochę ambicje, żeby jednak było dobrze. Na to, której to punkcie oczywiście. 13 dzień lutego. 13 dzień lutego, 44 dzień roku, poniedziałeczek dzisiaj. I zaczynamy tym samym siódmy dzień. Co ja gadam? Siódmy tydzień. Siódmy tydzień roku 2023. Jedyny taki w swoim rodzaju. Jest to Międzynarodowy Dzień Epilepsji, Światowy Dzień Radia i Międzynarodowy Dzień Prezerwatywy. Przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią teraźniejszości, powiedział Tadeusz Kotarbiński. 44 dzień roku już, no. A już za 5 dni... Lecę do Aruszy i od poniedziałku wchodzimy na Kilimandżaro. Tak chyba jest od poniedziałku. Jeden dzień będziemy jeszcze odpoczywać przed wyjściem i później wchodzimy. 321 dni do końca roku 2023, czyli jeszcze całkiem sporo. Wykorzystaj to, bo uwaga, rok 2023 ma być najlepszym historycznie twoim rokiem z tych, które dotychczas były. Bo z tych, co będą, to będzie najgorszy. O, dobrze. Dzień wydłużył nam się już o 2 godziny i 5 minut. Do końca astronomicznej zimy zostały tylko 34 dni. Już niedużo i będzie wiosna. Pojawi się znowu ciepło i będzie dobrze. Phil Bosmans powiedział takie zdanie: nie ma zbyt wiele czasu, by być szczęśliwym. Dni przemijają szybko, życie jest krótkie. W księdze naszej przyszłości wpisujemy marzenia, ale jakaś niewidzialna ręka nam je często przekreśla. Nie mamy wtedy już żadnego wyboru. Jeśli nie jesteśmy szczęśliwi dzisiaj, jak potrafimy nimi być jutro? No właśnie. O tym będziemy też dzisiaj mówić, że samodyscyplina jest jednym z tych parametrów, które decydują o tym, że szczęście może w twoim życiu zagościć już teraz. To tak dziwnie brzmi, tak, zdyscyplinowanym, bo dla większości dyscyplina jest gdzieś pomiędzy rozwolnieniem a wizytą u stomatologa. Pewnie to gdzieś taką ma wartość dla większości ludzi, a ja twierdzę, że dyscyplina, że samodyscyplina to prawdziwa wolność robienia tego, co sobie zaplanowaliśmy i do tego dzisiaj nawiążemy. No dobra, jeszcze została nam jakaś minuta, niecała do rozpoczęcia siłowni umysłu. Grzegorz Mazur prawidłowo wytypował liczbę osób, które się na naszej stronie klub555.pl zalogowały wczoraj. I jeżeli jesteś dzisiaj pierwszy raz, a na pewno mi napiszesz, że jesteś pierwszy raz na czacie albo w komentarzu, jeżeli jesteś pierwszy raz, to napisz mi to i uwaga, załóż sobie konto na stronie klub555.pl, oznaczaj tam obecności, to wzmocni twoją samodyscyplinę, a jednocześnie no, dołączysz do zabawy. Grzegorz Mazur jest z nami od 31 lipca 2020 roku. No dobra, zaczynamy dobrze dzień już za kilka sekund intro, czyli 2, 1 już. Wyzywam was, żeby 555 dni, czyli półtora roku, codziennie wstawać o godzinie 5:55. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head says, get up and play. Cause you never. Oczywiście jest dzwonek i tak jak obiecywałem, będzie to dzwonek Hakuna Matata do mojego wylotu, który otrzymałem od Krysi Wróblewskiej.
No, widziałem się wczoraj z Krystyną, ponieważ dostarczyła mi, mam tutaj, tu jest pobojowisko w ogóle, tu jest wszystko już przygotowane, tylko spakować trzeba do torby, sprawdzić, ile to będzie ważyć i można w piątek wylatywać. Herbaty się ze mną napijesz o poranku? O piątej? O szóstej w zasadzie już, dobra, jest szósta, jeden. To co, pijemy razem herbatę? Nikt nie zgłosił mi, że ma dzisiaj urodziny, a może po prostu nie zauważyłem. O, jest. Robert napisał Talagani. Moja dziewczyna, Edyta Adamczyk z Chicago, ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego dobrego, Edytko, napisał Robert z Chicago. No do tego Chicago to ja się muszę wybrać, koniecznie. Tam zaczyna być coraz więcej ludzi. Poszukujemy w Chicago ludzi, którzy stworzą tam lokalny klub 555, gdzie przylecę z całą przyjemnością i radością. Ale dla Edyty Adamczyk więcej na razie nie widzę. Norbert, cześć Norbercie, ja wiem, że miałem do ciebie zadzwonić. Nie zabijaj mnie, ja po prostu przepraszam cię. I gdybyś dzisiaj do mnie zadzwonił gdzieś po 12, to będę ci wdzięczny, coś ustalimy. No dobra. To happy birthday to you dla Edyty. To tak jeszcze. Patrzę, czy jeszcze ktoś może ma dzisiaj urodziny. Discipline equals freedom. Jocko Willing. Tak, Kamil. To jest piękna książka. Niesamowita. Po prostu przemawiająca. Czyli dyscyplina równa się wolność. No dobra. Ktoś mi pisze tutaj, że nie ma głosu, ale głos chyba jest i wszystko, tak myślę sobie, działa. Tylko dziwnym trafem nie odświeża mi liczby osób na YouTubie. No ale cóż. No dobra, moi drodzy, zadałem takie pytanie na czacie na YouTubie. Czy jesteś, tak, to jest samoocena, czy jesteś osobą zdyscyplinowaną? Tak i to bardzo, deklaruję. 12% ankietowanych, a oddano prawie 1300 głosów. Zapraszam was serdecznie do oddania głosu w tej ankiecie. Jest ok, ale nie idealnie. 60%. Niespecjalnie jest dyscyplinowanych 21% i deklaruje, że prokrastynacja to ich drugie imię, 6% ankietowanych. Prokrastynacja to moje drugie imię. No... To tak troszeczkę sobie pozwoliłem zażartować. Ewa, dziękuję za życzenia. O, fajnie. Dobrze, widzę teraz całkiem sporo fajnych ludzi, którzy piszą powitania. Marcin pisze, że może polecieć do Chicago, założyć tam klub. Nie widzę problemu. Magda pyta, jak się zgłasza urodziny. Najczęściej zgłaszają mi to ludzie pisząc do mnie na Messenger. Ale to nie zawsze wychodzi, bo messengerów mam dwa, więc to nie zawsze do mnie trafia. No dobra, herbata jest, dzwonek był, happy birthday było. Podałem wyniki ankiety, która praktycznie się chyba nie zmieni już. OK, 60% deklaruje, że jest OK, jeżeli chodzi o tę dyscyplinę, czyli bez przesady, ale jest dobrze. Dyscyplina równa się wolność. To jest to coś, co często... powtarzam i do wielu ludzi to nie przemawia, natomiast ja sobie kiedyś zdałem sprawę z tego, że dyscyplina to tak naprawdę jest wolność, bo jeżeli nie jesteśmy zdyscyplinowani, to uwaga, jesteśmy niewolnikami swoich słabości. To właśnie dyscyplina powoduje, że tak jak napisałem w zapowiedzi do dzisiejszego spotkania w klubie, to zdolność, samodyscyplina to zdolność robienia tego, co trzeba, kiedy trzeba i bez względu na to, czy nam się chce, czy nie. To powiedział niejaki Albert Hubbard i to jest moim zdaniem kwintesencja, czyli jeżeli mamy robić to, co trzeba, kiedy trzeba w danym momencie, to jesteśmy zdyscyplinowani, ale to tak naprawdę wynika z planu. To znaczy, jeżeli sobie to wcześniej zaplanujemy, bo jeżeli tego nie zaplanujemy, to będzie nam trudno utrzymać dyscyplinę. Dlatego też właśnie nawyki, te 13 nawyków w klubie 555, one są ze sobą komplementarne, czyli po prostu wzajemnie się uzupełniają. Jeżeli teraz ja zaczynam każdy dzień z gotowym planem i do tego dołożę dyscyplinę, proaktywność, wyznaczanie czasu na indywidualne myślenie, etc., panowanie nad emocjami, pracę w ogrodzie marzeń i tak dalej, to nagle zaczyna się wszystko układać. Zaczyna się w moim życiu dobrze dziać i dostaję takie informacje. Dostaję od was prawie na każdym szkoleniu, że ktoś podchodzi do mnie, słuchaj Fryderyk, to działa.
Ja wiem, że to działa, bo przez 30 lat się przygotowywałem, prawie 30 lat do tego, żeby dzisiaj tą wiedzą się z tobą dzielić. I wracając do tego, co napisałem, samodyscyplina stanowi klucz do wielkości człowieka. Czy wiesz w ogóle o tym, że tak jest? Co zatem robisz? Pytanie do ciebie. Czy potrafisz się zmobilizować, żeby robić rzeczy, których innym nie chce się robić? Bo to jest klucz do wielkości człowieka. Pytanie, czy to robisz? Czy masz na tyle samozaparcia, że zaczynasz z gotowym planem każdy dzień i po prostu realizujesz to, co tam jest napisane? Dużo trudniej będzie ci być zdyscyplinowanym, nie planując. Bo wolność to robienie tego, co sobie zaplanowaliśmy, więc, a planowanie z kolei jest połączone z wyznaczaniem marzeń, bo generalnie planowanie musi wykorzystywać dwa narzędzia, czyli zegar i kompas. To tak troszeczkę związane jest z powtórką tego, o czym tutaj tak często w klubie mówimy. No dobra, zerknijmy, co też napisaliście na tę moją zapowiedź. Mianowicie Anna Aleksandrowicz napisała: wszystkie sukcesy zaczynają się od samodyscypliny. Zaczyna się od ciebie, Dwayne Johnson. I Jesse Owens napisał: wszyscy mamy marzenia, ale aby zrealizować marzenia, potrzeba ogromnej determinacji, poświęcenia, samodyscypliny i wysiłku. I lubię, jak piszesz, Darku, Darek Tomczak napisał takie zdanie: jeśli weźmiesz 1/10 energii, którą tracisz na narzekanie i wykorzystasz ją do rozwiązywania problemów, będziesz zdumiony, jak dobrze sprawy mogą się układać. Randy Pausch. Podoba mi się też to, co napisała Monika Krok, i jestem wdzięczny wszystkim tym, którzy piszą mi komentarze, bo ja je naprawdę wszystkie czytam i wybieram intuicyjnie, które będą miały największe pole rażenia. I napisała Monika Krok: samodyscyplina może być twoim największym wrogiem albo przyjacielem. Bez niej nie możesz stworzyć swojego wymarzonego życia, natomiast razem z nią możesz pokonać wiele trudności i zrealizować swoje cele. Wybór należy do ciebie, ale ja proponuję ci się z nią zaprzyjaźnić i pielęgnować tę przyjaźń, aż przyniesie ci to korzyści. No właśnie, Aleksandra Śmiglarska. Nic tak nie buduje poczucia własnej wartości, jak samodyscyplina rozumiana jako pewność w dotrzymywaniu sobie słowa. Oczywiście usłyszane od ciebie, Fryderyku, pisze Aleksandra. Mocno mnie poruszyło, bo bardzo prawdziwe. Dziękuję, bo czasami wystarczy sobie powtórzyć: chcę sobie ufać. To takie proste. Zatrzymajmy się przy tym. Czyż nie jest to piękne zdanie? Chcę sobie ufać. Chcę sobie ufać. A żeby sobie zaufać, to muszę być pewny, że jeżeli podejmę jakąkolwiek decyzję, zaplanuję coś, to to zrobię. Wtedy rośnie zaufanie do samego siebie. Tak to działa. I do tego was z całego gorącego serca zachęcam. Dobrosława Gazicka napisała: tylko zdyscyplinowani są w życiu wolni. Jeśli jesteś niezdyscyplinowany, jesteś niewolnikiem swoich nastrojów. Jesteś niewolnikiem swoich namiętności. Eliud Kipchoge. Ja myślałem, że to ja wymyśliłem. A to napisał jakiś Eliud Kipchoge. No, trudno. Widocznie nie są to takie nieuniwersalne prawdy. Czy też widocznie są to uniwersalne prawdy, że wpadamy na to w różnych miejscach świata, wymyślamy to. Wymówek szukają nieudacznicy, pisze Darek Kozaczka. Postępów dokonują zwycięzcy, cytując Briana Tracy. I ostatni dzisiaj cytat już. Alina M.I.D.Z. Midz. Alina Midz. Samodyscyplina opiera się na zrozumieniu, że dobre, piękne życie tworzymy krok po kroku, dzień po dniu, chwila po chwili, a nie w wyjątkowych chwilach entuzjazmu i uniesienia. Właśnie rozmawiałem wczoraj z Anią Brachą właśnie na ten temat, że zwątpienie pojawia się zawsze w życiu każdego człowieka i na tym polega właśnie samodyscyplina, żeby robić coś, pomimo że pojawia się zwątpienie, zniechęcenie, pojawia się brak motywacji, czy też motywacja znika, entuzjazm znika, a samodyscyplina to jest ta rzecz, która wyróżnia zwycięzców i to właśnie oni są w stanie iść dalej, pomimo że im się nie chce. Codzienne drobne zwycięstwa, odnotowane i dostrzeżone przez nas, celebrowane i świętowane, dostarczają głębokiej radości. Pozwalają podtrzymać wewnętrzny żar, który pcha nas dalej i dalej,
ku prawdziwym szczytom naszych marzeń. No dobra. Zerknijmy na historię na dzisiaj, którą przygotowałem i zaraz ci ją podam. Leonid Teliga powiedział kiedyś, że jeśli się naprawdę czegoś pragnie, jeżeli się do tego dąży, laur zwycięstwa musi do nas należeć. Niedawno całkiem czytałem o Leonidzie, który swoim jachtem Opty przepłynął jako pierwszy Polak, chyba przepłynął Atlantyk, czy nie, dokonał, przepłynął do Ziemię dookoła, przepłynął dookoła świata jako samotny rejs Opty. I Leonid Teliga był moim takim idolem wtedy i wyobrażałem sobie, jak to może być pięknie. W Berlinie żyło dwóch młodych, debiutujących aktorów. Peter i Jan. Obaj ukończyli z bardzo dobrym wynikiem Akademię Teatralną, na której się poznali. Nadszedł czas na wykonywanie zdobytych umiejętności na dość nasyconym rynku filmu i teatru. Dla Petera liczyła się tylko sztuka. Zawsze był perfekcyjnie przygotowany do roli, lecz coraz bardziej zmęczony i sfrustrowany ciągłym brakiem nowych, interesujących propozycji. Wciąż czekał, aż go ktoś odkryje, zapuka do drzwi i zaangażuje. Jan z kolei myślał często o swoim życiu, wyobrażając sobie przebieg własnej kariery. Bardzo wyraźnie i szczegółowo obmyślał, co będzie grał i z kim będzie pracował. Od jakich mistrzów będzie się uczył, gdzie będzie za 5, 10, 20 lat, ile będzie zarabiał, a nawet na co będzie wydawał zarobione pieniądze i komu będzie pomagał, gdy stanie się doświadczonym, sławnym i świetnym aktorem. Peter i Jan spotykali się często na castingach. Zgorzkniałemu Peterowi odechciewało się powoli wszystkiego, a entuzjazm Jana bardzo go drażnił. Jan z kolei z zapałem doskonalił się w swoim zawodzie, wzbogacał własny warsztat, odwiedzając niemal wszystkie teatry w mieście. Często oglądał i oklaskiwał swoich kolegów po fachu. Cokolwiek robił, robił to dobrze, a bijący od niego entuzjazm nie pozwolił nikomu przejść obok obojętnie. Pewnego razu po spektaklu, w którym grał małą i niewiele znaczącą rolę, podszedł do niego jeden z największych reżyserów w Niemczech. Okazało się, że przyszedł zobaczyć na scenie polecanego mu znakomitego aktora, który grał dziś główną rolę. Nie on jednak zrobił największe wrażenie na słynnym reżyserze. Jak myślisz, kto dostał główną rolę w jego kolejnym wielkim spektaklu? Podczas gdy jedni ludzie rezygnują, bo to jest właśnie to zdanie, które przed chwilą przeczytałem, że zgorzkniałemu Peterowi odechciewało się powoli wszystkiego, a entuzjazm Jana bardzo go drażnił. Ludzie wytrwali, zdyscyplinowani, nie wywołują entuzjazmu u innych ludzi, ponieważ widzą włożony w to wysiłek i sami nie chcą tego wysiłku wkładać. Po prostu ludzie, którzy dążą wytrwale do swojego celu, przez ten cały czas, kiedy dążą, nie są obiektem zainteresowań dla innych, bo inni wolą natychmiastową nagrodę, natychmiastową gratyfikację. Dlatego też często nawet niespecjalnie sekundują i życzą dobrze tym ludziom. Dopiero kiedy osiągają sukces, zwracają na nich uwagę i mówiąc im, udało ci się, podczas gdy nie zauważają, jak wiele wysiłku te osoby włożyły, determinacji, działania, entuzjazmu, jak wiele serca włożyły w to. Coś ci powiem. Na to moje Kilimandżaro, które zacznie się końcem tygodnia, czekam 18 lat. Pamiętam, jak założyłem firmę Polskie Doradztwo Finansowe w roku 2002 i w 2003 pojawili się pierwsi ludzie. W 2004 wspięliśmy się na wyżyny w Polsce, jeżeli chodzi o firmy doradztwa finansowego. W 2005 rzuciłem wyzwanie ludziom, żebyśmy pojechali na Kilimandżaro. Nie udało się to wtedy. Nie mieliśmy wystarczającej determinacji, a może zabrakło po prostu prozaicznie pieniędzy. Dzisiaj jestem poruszony, ponieważ będę spełniał marzenie, które zapisałem 18 lat temu w zupełnie innym otoczeniu.
Jednak nigdy się nie poddałem i wiedziałem, że prędzej czy później będę zdobywał Uhuru Peak. Zdjęcia mam wklejone w moim albumie. Zdjęcia Uhuru Peak, czyli szczyt Kilimandżaro. I to już wkrótce to nastąpi. Czy jestem z tego powodu poruszony? Oczywiście tak. Bo spełniać się będzie marzenie, które mam od wielu, wielu lat. Dlaczego należy wdrażać nawyk samodyscypliny? Chyba to było na stronie Coca-Cola Polska. Ale chyba dawno już. Kilka lat temu. Samodyscyplina pozwoli ci lepiej wykorzystać czas. Dzięki niej nauczysz się porządkować swoje sprawy. Nadawać im odpowiednie priorytety i zgodnie z nimi przystępować do działania. Staniesz się lepiej zorganizowany i bardziej efektywny. Zyskasz więcej czasu dla rodziny, przyjaciół lub na swoje hobby. Czas stanie się twoim sprzymierzeńcem. I znowu tutaj wracam do tego, co powiedziałem dzisiaj jeszcze na początku. Mianowicie, bez pierwszego nawyku tego nie zrobisz. Bez w zasadzie ósmego nawyku też tego nie zrobisz. Bez wyznaczenia czasu na indywidualne myślenie, kiedy większość ludzi nie chce tego robić. Większość ludzi nie chce myśleć. Nie chce zadawać sobie fundamentalnych pytań. Nie chce pracować w ogrodzie swoich marzeń. Na przykład myśleć o tym, czego by jeszcze chcieli. Większość ludzi chce świętego spokoju, bezpieczeństwa, poczucia spokoju, tak zwanego świętego. A to tak nie działa. Ostatnio przeczytałem, że wybijanie się ze strefy komfortu wydłuża nasze życie. Może to właśnie przebywanie poza strefą komfortu wydłuża nasze życie. Chcę cię zaprosić 13 maja na wyjątkową konferencję. Poszukaj w naszym sklepie, gdzie odbędzie się konferencja Obudź się 13 maja w Katowicach, w przepięknym centrum konferencyjnym obok Spotka. Poszukaj biletu i koniecznie go kup i dołącz do nas. To już nie będzie ta najniższa cena, ale mimo to wszystko warto, ponieważ będziemy mówili o komforcie w dyskomforcie. Czyli będziemy mówili o tym, że strefa komfortu może stać się twoim drugim domem. Że to, co dla innych jest nadzwyczajne, dla ciebie stanie się normalne. To zdanie przywiozłem jeszcze z Niemiec, kiedy jeden z moich współpracowników powiedział to. Był to pewnie rok 93 albo 4, chyba 93, czyli 30 lat temu towarzyszy mi to zdanie, że to, co dla innych jest nadzwyczajne, dla mnie jest normalne. Komfort w dyskomforcie. To takie fajne. Napisz mi w komentarzu, czy ci się to podoba. Ciekaw jestem, czy ci się to podoba, co dzisiaj ci powiedziałem. Żeby robić z życia arcydzieło, trzeba wyjść ze strefy komfortu. Arcydzieła nie ma w ciepełku. Arcydzieło tworzy się często w wyzwaniach, bólach, planowaniu, samodyscyplinie, myśleniu. To wszystko wymaga oczywiście pewnej determinacji, którą określamy właśnie. On napisał ktoś, mam kolegę, który stał się bardzo zazdrosny o to, że mi się chce. Kiedy zaczynałem moją podróż, on nie był zainteresowany, teraz ma problem, że siedzi w strefie komfortu. No właśnie. A Agnieszka Glinicka pisze, dzisiaj mija rok, jak dołączyłam do klubu, to był dobry rok. Bardzo Fryderyku dziękuję. Bardzo ci dziękuję za te dobre słowa. Zachęcam cię do tego, aby być w klubie, żebyśmy razem zrobili wyjątkowe rzeczy. Nie poddawaj się. Niech wejdzie ci poranne wstawanie w krew. Niech przyniesie ci korzyści i zalety. Niech będzie dla ciebie inspiracją. Codzienne spotkanie w klubie 555, bo może usłyszysz tylko jedno zdanie, na przykład uśmiechnij się teraz. Pokaż zębom świat. Niech wreszcie zobaczą, jak piękny jest ten świat. Pokaż zębom świat teraz. Uśmiechnij się razem ze mną. A może napij się jeszcze ze mną herbaty. Bo pamiętajmy,
że mamy jedno życie i jeżeli je dobrze przeżyjemy, to w zupełności to wystarczy. Naprawdę. Także nie zwlekaj. Wdrażaj nawyk samodyscypliny poprzez poranne wstawanie. Wzmacniaj ten mięsień. Ale na to się składa szereg jeszcze innych czynników. Więc bądź w klubie, bo o tym będziemy mówili, myślę, przez najbliższe prawie 15 lat. Do zobaczenia już jutro w klubie 555 o 5.55, a teraz klubowa piosenka. Widzimy się jutro. Cześć, cześć, cześć. Robimy arcydzieło z życia, jak zwykle. Trzymaj się. Do zobaczenia już jutro. A jeszcze powiem tylko, że pojutrze w Białymstoku się widzimy na urodzinach klubu. Przerazem w klubie, bo lubię, działam, bo w sercu mi gra.